Kraków przygotowuje punkty szczepień masowych. Lazurowy staw w Parku Lotników. Krakowska wyprawka po nowemu. Nowe rondo na ulicy Jasnogórskiej. Tym żyje miasto. Iwona Sitnik-Kornecka, dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Ruszą najprawdopodobniej po 25 kwietnia, po podpisaniu umowy z NFZ-em. Kraków przygotowuje 3 punkty szczepień masowych w Tauron Arenie, hali sportowej Wawel i Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych przy ulicy Wielickiej. Znajdujemy się w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, gdzie Gmina Miejska Kraków przygotowała punkt szczepień populacyjnych. Jeden z 3 punktów populacyjnych, które gmina będzie realizować we własnym zakresie. Zobaczymy, jak ten punkt wygląda. Tutaj mamy rejestrację, gdzie osoby, które będą przychodzić na szczepienia, będą miały weryfikację zgodności uprawnienia do szczepienia. Obsługiwana będzie ona przez wyznaczonych pracowników. Po pozytywnej weryfikacji osoby udające się na szczepienia będą przechodzić do wyznaczonych boksów, w których odbywać się będzie kwalifikacja oraz szczepienie osób, które są chętne do wykonania szczepień. Przygotowaliśmy 7 takich boksów. Docelowo w tych 7 boksach w tym miejscu jesteśmy gotowi na to, żeby wykonywać około 1000 szczepień dziennie. Boks jest skonstruowany tak, aby pacjent mógł się czuć bardzo komfortowo oraz wygodnie. Jest zapewnione odpowiednie wyposażenie zgodnie ze wszystkimi wytycznymi. Po przeprowadzonym szczepieniu osoby, które będą się szczepić, będą odpoczywać 15 minut w specjalnie wyposażonych do tego pomieszczeniach. Dla osób, które będą potrzebować pierwszej pomocy, przygotowaliśmy także specjalny punkt. Po odczekaniu 15 minut osoby zaszczepione będą opuszczać punkt szczepień poprzez specjalne dedykowane do tego wyjście. Niewielkie zmiany w obostrzeniach wprowadzonych na terenie całego kraju w związku z pandemią koronawirusa. Od poniedziałku, 19 kwietnia, będą otwarte żłobki i przedszkola. Znowu można uprawiać sport na otwartym powietrzu w grupach, nieliczniejszych jednak niż 25 osób. Hotele i miejsca noclegowe pozostaną zamknięte do 3 maja. Pozostałe restrykcje obowiązują do 25 kwietnia. Krakowskie noworodki teraz w serwisie, a właściwie nowe, uproszczone zasady przyznawania wyprawki dla najmłodszych mieszkańców miasta. Jest kolejna odsłona krakowskiej wyprawki po 3 latach doświadczeń, kiedy dostarczyliśmy już 18 tysięcy wyprawek w ciągu ostatnich 3 lat. Przyszła pora na to, by dokonać pewnego liftingu. Jeden lifting jest bardzo istotny, ponieważ bardzo ułatwia otrzymanie krakowskiej wyprawki. Polega on na tym, że nie trzeba już dzisiaj papierów, dokumentów dostarczać, tylko wystarczy wypełnić prosty formularz, bardzo intuicyjny formularz, który znajdziecie Państwo na stronie kraków.pl. Warto powiedzieć, że ta wyprawka trochę zmieni swój kształt, to znaczy po pierwsze otrzymacie Państwo takie pudełko, w którym będziecie mogli przechowywać te najważniejsze skarby z życia kilku najbliższych tygodni waszego dziecka, żebyście mieli je na pamiątkę. Po drugie, znajdziecie Państwo w nowym kroju, w nowym szyciu zarówno kocyk, czapeczkę, jak i body. Myślę, że także ucieszycie się informacją, że pojawi się nowa książeczka, która przyniesie, mam nadzieję, waszemu dziecku dużo radości, bo proszę pamiętać, warto czytać dziecku od samego początku. Uwaga kierowcy! Na skrzyżowaniu Jasnogórskiej z Ojcowską pojawiło się nowe rondo. Dlaczego? Ma poprawić bezpieczeństwo na tej ruchliwej trasie. Przed wprowadzonymi zmianami były ogromne trudności z włączeniem się do ruchu z ulic podporządkowanych, ponieważ kierowcy musieli pokonywać wiele pasów ruchu, a także zwracać uwagę na szybko poruszające się pojazdy ulicą Jasnogórską. Po wprowadzonych zmianach ten manewr jest łatwiejszy, nie dochodzi tak jak przed zmianą do niebezpiecznych sytuacji, czy nawet wcześniej zdarzały się tutaj wypadki i kolizje. Dzięki temu, że mamy wokół tymczasowego ronda dodatkową przestrzeń, mamy możliwość przejazdu także większymi pojazdami, które tutaj się poruszają. Pojazdy typu tir czy autobusy. Mamy świadomość, że w godzinach szczytu może dochodzić tutaj do spiętrzeń ruchu, w szczególności zanim kierowcy przyzwyczają się do nowego rozwiązania, ale pamiętajmy, że podstawą tutaj wprowadzenia tych zmian było zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich kierujących, włącznie z tymi, co wyjeżdżają z lotów podporządkowanych, a także pasażerów komunikacji zbiorowej podróżujących autobusem. Rozpoczęły się prace rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych hali nr 2 Archiwum Miejskiego, najbardziej uszkodzonej w wyniku pożaru, do którego doszło w lutym. Głównym celem prac jest wydobycie i zabezpieczenie znajdujących się tam archiwaliów. Będą użyte tzw. dźwigi asekuracyjne, na których belka stropowa zostanie
podwieszona i dopiero wówczas będą demontowane po części stopniowo zarówno ściany boczne, jak i stropodach. W ten sposób zostanie odsłonięta w efekcie cała strona wschodnia. Wówczas przejdziemy do etapu wydobywania dokumentów. W następnym etapie nastąpi odsłonięcie ściany zachodniej i wydobycie z drugiej części obiektu dokumentów. Osoby, które będą wydobywać te dokumenty faktycznie ręcznie, będą na koszu podsadzane i wprowadzane do obiektu. I w ten sposób wyjmowanie dokumentów będzie wyglądało. Stoją już dwa namioty, będzie jeszcze trzeci namiot, w których będą zorganizowane miejsca pracy dla pracowników archiwum, referatu Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, którzy będą dokonywać segregacji tych dokumentów. W tych namiotach również czynności swoje nadzorcze będzie wykonywał zarówno konserwator akt, to jest firma zewnętrzna, oraz nadzorujący całość wydobycia i segregacji akt eksperci ze strony Archiwum Narodowego w Krakowie. Lubicie zapach chabrów, maków i innych kwiatów polnych? Czemu więc nie zasiejecie prywatnej, balkonowej lub parapetowej łąki kwietnej? Kraków ma dla Was 40 tysięcy torebek z nasionami polnych kwiatów, a wszystko dzięki akcji Miłe Łąki na Balkony. To jest projekt trzech podmiotów: Zarządu Zieleni Miejskiej, Fundacji Kwietna i Agencji Ancymony. Do rąk mieszkańców Krakowa trafi 40 tysięcy opakowań nasion. Trafią one oczywiście zupełnie bezpłatnie. Dystrybucja odbywa się z racji wiadomej sytuacji poprzez różne punkty rozrzucone na mapie Krakowa, takie jak infopunkty, ośrodki kultury czy też kawiarnie. Trafią również do szkół, co jest bardzo istotne. Zachęcamy mieszkańców do tego, żeby te zielone balkony były częścią ich codzienności. Te łąki kwietne są niezwykle ważne dla zapylaczy. No i zachęcamy wszystkich Krakowian do zaglądnięcia na naszą stronę, zaglądnięcia do grupy, co bardzo istotne, Miła Łąka na Balkony, gdzie wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco i gdzie między innymi znajduje się też informacja na temat punktów dystrybucji. Także wszystkie ręce na pokład i siejemy. Mikro Malediwy albo krakowski Central Park. Tak o sadzawce w Parku Lotników mówią ci, którzy już ją widzieli. Oficjalne otwarcie niebawem. 1,5-hektarowy staw, zbiornik na wodę, różnie można o tym mówić, na 7 milionów litrów wody, woda częściowo deszczowa, częściowo zasilana z sieci. Obok mamy duży suchy polder do odprowadzania wody, nadmiaru wody przy deszczach nawalnych z Tauron Areny. Cały staw, całe jego otoczenie, to co widzimy, to co nam się chyba najbardziej podoba w tym miejscu, będzie w pełni dostępne, bezpiecznie udostępnione dla mieszkańców w okolicach majówki. Odbiory z reguły trwają nie więcej niż 14 dni. Czekamy oczywiście na nadzór budowlany, natomiast no jak widać, prace właściwie zasadniczo dobiegły końca. Jest montaż ostatnich elementów małej architektury. Pojawi się jeszcze barierka na tym największej grobli przejazdowej, którą przejeżdżają rowerzyści. I to właściwie będzie ostatni etap prac. Kolejnym będzie po przyłączeniu prądu uruchomienie pawilonu wielofunkcyjnego z kawiarnią, tak żeby można było już nie tylko przyjść na plac zabaw, który jest obok, czy do skateparku, nie tylko wypoczywać nad wodą, ale również napić się kawy czy zjeść ciastko. A jeżeli potrzebujecie więcej przestrzeni i jeszcze więcej wody, polecamy Waszej pamięci Przylasek Rusiecki. Kąpielisko zostanie otwarte najprawdopodobniej w lipcu, a my już teraz pokażemy Wam, dlaczego warto na to otwarcie czekać. Teren Przylasku Rusieckiego to ponad 200 hektarów ziemi i 14 zbiorników wodnych. Zbiornik wodny numer 1 został przeznaczony dla rekreacji na świeżym powietrzu. Od ubiegłego roku prowadzimy tam bardzo intensywne działania inwestycyjne, tak aby w tym roku, jeszcze przed sezonem kąpielowym, oddać krakowianom nowoczesne, przyjazne miejsce rekreacji i wypoczynku. Wszystkich już dzisiaj zapraszamy do Przylasku Rusieckiego. Pierwszym założeniem jest 200-hektarowy park rzeczny Przylasek Rusiecki. Drugim prawie 40-hektarowe Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0. I trzecim hektarowy park przy ulicy Plastusia, w miejscu, gdzie w tym momencie dość intensywnie powstają budynki jednorodzinne, a w przyszłości, w najbliższej okolicy, powstanie zabudowa wielorodzinna.
O wodzie tak potrzebnej nam wszystkim ciąg dalszy. W Krakowie montowane są deszczomierze. To unikatowy w skali całego kraju projekt polegający na badaniu natężenia deszczu w poszczególnych dzielnicach. Są to bardzo ważne dane, albowiem w czasie, kiedy spotykamy się z nawalnymi opadami deszczu w miesiącach letnich, dane zbierane przez deszczomierze, a jest ich w tej chwili 34, pozwolą na określenie, jakie ilości wody deszczowej spływają do kanalizacji ogólnospławnej, pomogą w regulacji przepływów kanalizacji ogólnospławnej, zmniejszą ilości uruchamiania się przelewów burzowych, ale tak samo po części odciążą nasze oczyszczalnie ścieków. Zebrane dane mogą też w przyszłości pomóc w zaprojektowaniu odpowiedniej kanalizacji deszczowej przeznaczonej tylko i wyłącznie do odprowadzania wód deszczowych. I na koniec Krzysztofory od nowa, czyli kończący się remont znanego Wam doskonale budynku na rogu Rynku Głównego i ulicy Szczepańskiej. Mieszczące się w Pałacu Krzysztoforów Muzeum Krakowa to znakomity przykład tego, jak nakładające się na siebie kolejne warstwy historii za każdym razem tworzą nową jakość. To jest zupełnie inna kamienica niż była przed remontem. To naprawdę wydobyto całe piękno tego budynku. Te wszystkie ściółki, te wszystkie malowidła, poburzono ściany, które były kiedyś wstawiane sztucznie. Naprawdę olbrzymia przestrzeń, piękna, nowoczesna. Cały strych odzyskano, który był niezagospodarowany. Teraz jest tam piękne miejsce i dla dzieci, i czytelnia, i archiwa. To będzie naprawdę taki kombinat naukowy też. Mówimy Krzysztofory od nowa, muzeum kompletne. To znaczy chcemy, żeby w tych salach, które w tej chwili już są wyremontowane, ale jeszcze są puste, żeby w tych salach można było rozwinąć szeroko rozumianą współczesną działalność muzealną, którą dzisiaj nie definiuje już tylko wystawa i zbieranie, kolekcjonowanie zbiorów, którą dzisiaj definiuje także takie słowo niezwykle istotne, spotkanie, sieciowanie, to znaczy miejsce, w którym ludzie się spotykają, które rozmawiają o ważnych sprawach. Oczywiście tu o jakich ważnych sprawach? O ważnych sprawach dla miasta. Tych, od których zależymy, no bo to miasto, to my. Dziś to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Was. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.